Siemanko, dzisiaj w niedzielnej szkółce mierzenia czasów rozrządu w silniku dwusuwowym mamy Mińska i zaprezentuję, jak dokonałem pomiarów czasów rozrządu. Czyli tak, potrzeba nam jeden karter. Ja mam ten, stare łożysko do wału, trzeba oszlifować o taką wartość, żeby nam bezproblemowo, bez wbijania, bez pogrzewania, bez prasowania, żeby go włożyć z dużym luzem. Środek tak samo szlifujemy, żeby nam bał bezproblemowo. Zakładamy cylinder. Najlepiej jest to robić nie mając w ogóle pierścieni tłokowych, bo one nie są nam do szczęścia w ogóle potrzebne, a jedynie komplikują sam proces wkładania tłoka do cylindra. Uwagę, żeby gdzieś tam pierścień źle nie podszedł, bo można go łamać albo uszkodzić. Dobra. Dla pewności można założyć na jedną ze szpilek, można na obie założyć tulejki, skręcić to śrubkami. Ja tak robiłem wcześniej. Czasy mam już pomierzone, to jedynie pokażę. To zrobić. To jest kątomierz. My z Kądziem żartobliwie nazywamy go stoperanem. Taki kątomierz można samodzielnie wykonać, naklejając go na kawałek blachy. Ja mam akurat aluminiową. Zrobiłem to w ten sposób, że kątomierz wydrukowałem sobie na drukarce komputerowej. Na blachę nakleiłem taśmę dwustronną, na taśmę dwustronną nakleiłem kątomierz i później zalaminowałem to z bagną taśmą klejącą. To mi działa już od wielu lat bezproblemowo, także coś takiego mógłbym Wam polecić. Jak się to robi? Działa to tak. Obracamy wałem w kierunku zgodnym z jego ruchem podczas pracy i w zależności kąt otwarcia, których okien chcemy zmierzyć, czyli zacznijmy może od wydechowego. Kto nie wie, to wydechowe to jest tutaj, gdzie przychodzi kolanko tumika, czyli takie jakby jadąc, to co najbardziej z przodu. Kędziu może pokażę, tutaj od góry. To jest to okno tutaj, ciemno trochę mamy, ale może widać. Czyli tą krawędź, weź tu nagraj, tą krawędź tłoka ustawiamy, kiedy on idzie na dół, ustawiamy tak, żeby się zgrała z górną krawędzią okna. Wtedy kątomierz zerujemy. Powiedzmy, że zerujemy go tak, żeby napis był do góry.
czytając wskazówki, możemy użyć krokodylka. I on będzie nam wskazówka. Teraz tak, zlicowały mi się obie krawędzie. Górna krawędź tłoka i okna. I teraz obracam tłokiem, obracam wałem, tak żeby tłok zszedł do dolnego martwego punktu, czy dolnego zwrotu, jak tam to nazywa to. I dalej obracam, aż tłok z powrotem dojedzie do górnej krawędzi i z nią zlicuję, czyli tak jak teraz, i odczytuję wartość. Czyli tak, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 2 wcześniej wyliczyłem i tego się trzymajmy. Jeszcze raz dla pewności. Tu mam górę. Tu mam 0 i jedziemy. Teraz jest na samym dole. Jedziemy do góry. No, krawędź się zlicowała. Czyli tu mamy 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 62. Wcześniej tak wyliczyłem. 162. W przypadku mojego tuningu, czy tuningu, ja wyszlifuję górną krawędź okna wydechowego na 180. I to będzie taki, myślę, dobry wariant. Jeszcze nie ekstremalny, jeszcze sobie zostawiam jakieś pole do popisu i tak zasięgnąłem porad u paru fachowców, między innymi u Grzecha 212, u Rybaka, trochę poczytałem, porównałem wartości innych silników i wydaje mi się, że wartość 180 będzie najbardziej optymalna dla mnie. Teraz zmierzymy jeszcze okna płuczące. To okna płuczące, on się tu pokażę. Widać, nie widać. To są te okna tu po boku. Po prawej, po lewej. Postępujemy analogicznie. Kiedy tłok schodzi na dół, ustawiamy, żeby się krawędzie zlicowały górne tłoka i okna. Tutaj zerujemy kątomierz. I mierzymy. Zjeżdżamy na dół i jedziemy do góry. 90, 100, 110, 120. Taką wartość wcześniej zmierzyłem przy kilku próbach. Jest 120. Ja chciałem jeszcze przed pomiarem uzyskać wartość 120. Czyli w zasadzie przy oknach płuczących żadnych korekt nie dokonuję. Sprawdziłem tylko, czy się razem otwierają, bo to jest dość istotne, żeby się razem otwierały, żeby były symetryczne. Ta symetryczność tutaj jest i w tym zakresie nie wprowadzam żadnych zmian.